Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego możesz stworzyć wszystko, co kiedykolwiek wpadło ci do głowy? Albo po prostu wsiąść do pociągu i pojechać w dowolne miejsce na Ziemi. Lub spotkać się ze znajomymi i ze swobodą wypowiadać swoje myśli. Czy też czemu sam wybierasz w co i w kogo wierzysz? Chodzisz dokąd chcesz. Rozmawiasz z kim chcesz. Słuchasz kogo chcesz. Mówisz to, co chcesz. Jesteś wolny. A gdyby ktokolwiek próbował naruszyć twoją wolność, nie uda mu się to, bo chroni cię ona. Konstytucja. Najważniejszy dokument w państwie, stworzony po to, by już nikt nigdy nie był w stanie odebrać twojej upragnionej wolności. Konstytucja zapewnia ci szereg praw, które pozwalają ci żyć tak, jak chcesz. Prawo do nauki, bo większość mojego czasu teraz spędzam na nauce i cieszę się, że nie muszę płacić za szkołę, w przyszłości nie będę musiała płacić za studia i mogę się skupić na tym, co naprawdę jest teraz ważne i co mnie rozwija. Wolność słowa, mogę mówić to, co myślę, wyrażać swoją opinię i wymieniać się poglądami. To dla mnie bardzo ważne, dla mnie jako młodego człowieka, u którego cały świat pogląd dopiero się kształtuje. Prawo do prywatności. Fakt, że nie muszę rozgłaszać całemu światu o tym, co bym chciała zostawić dla siebie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której osoba, której ja nie znam, znałaby mnie lepiej niż moi przyjaciele, a nawet ja sama. A czy ty potrafisz wybrać jedno, które jest dla ciebie najważniejsze? No to gratuluję panu. Nawet na poprawę z włosów pan się potrafi spóźnić, ale spokojnie, karteczki się nie spóźniają. Proszę bardzo. No to mam poprawkę. No, ładnie. Lecę sobie zrobić kawę. Moje najważniejsze prawo konstytucyjne. Bana! Łatwo ci tak mówić. No to powiedz jakieś. No, na przykład prawo do wolności? No i co byś tam napisał? Człowieku, przecież doświadczasz go codziennie. Serio? Dobra, bierz kartkę, wychodzimy. We'll be right back.
Myślałem, że będzie bardziej ciężki. Pamiętam dobrze ten lekcyjny czas, gdy na historii nauczano nas. O Sejmie, który czteroletnim się zwał, to on konstytucję uchwalić miał. Chociaż młoda, to dobrze wiem, że mogę mieć swoje zdanie i wyrażać je. Wolność wyznania to też prawo me, to w konstytucji zapisano, zapisano wszystkie. Chociaż mamy ponad 100 lat, ten 3 maja odmienił nas. Wolnym Polakiem jestem tu dziś, mogę się uczyć, bezpiecznie żyć. Chociaż młoda, to dobrze wiem, że mogę mieć swoje zdanie i wyrażać je. Wolność wyznania to też prawo me, to w konstytucji zapisano. Zapisano wszystkie. Szukać miejsca, gdzie dobrze nam jest, wciąż się rozwijać, tak po prostu chcieć. Z życia czerpać każdego dnia, bo nasza ojczyzna wciąż o nas dba. Chociaż młoda, to dobrze wiem, że mogę mieć swoje zdanie i wyrażać je. Wolność wyznania to też prawo me, to w konstytucji zapisano, zapisano wszystkie. Dawno temu, w XVIII-wiecznej Francji, żył król, który posiadał władzę absolutną. Ja jestem władcą. Państwo to ja. Rządzę, sądzę i decyduję o waszym życiu. Najmłodszy już król złoty. Lud twój prosi, abyś zmienił nadane przez siebie prawo. Lud twój cierpi. Cóż za bezczelność. Ty mi mówisz, co mam robić? Ja jestem najważniejszy i najmądrzejszy. Ja wiem, co mam robić sam. Król nie słuchał poddanych, którzy chcieliby rozwiązywać spory, bronił kraju oraz zmieniał prawo tak, aby służyło ludziom. Jestem Montesquieu! Muszę coś z tym zrobić. Na pewno można rządzić krajem lepiej i sprawiedliwiej. Mam plan! Podzielmy władzę tak, aby jedna ustanawiała prawa, druga wprowadzała je w czyn. A trzecia rozstrzygała jako sędzia, że prawo jest przestrzegane. Państwo nie może być pod władzą tyrana. Spiszę swoje pomysły. Władza musi być podzielona, niezależna od siebie. Muszą powstawać 3 oddzielne filary, które będą utrzymywać władzę w jedności. Władza sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza. Pierwsza będzie chronić i osądzać obywateli, jak i strzec
by władza nie rządziła wbrew prawu. Ustanowimy sądy niezależne, które będą równoważyć pozostałe władze. Władza ustawodawcza będzie odpowiedzialna za tworzenie prawa oraz jego zmienianie, kiedy będzie taka potrzeba. Za to będą odpowiedzialne parlamenty. Natomiast wprowadzanie w życie i realizowanie prawa ustanowionego przez władzę zajmie się władza wykonawcza. Nie będzie to jedna osoba, lecz zajmie się tym ściśle ustalona grupa ludzi. W ten oto sposób zmienił się świat, a zmiany, które wprowadził Montesquieu, obowiązują we wszystkich krajach demokratycznych. Za chwilę rozegra się sprawa Montesquieu'a. Zapraszam. Otwieram rozprawę przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Omawiana będzie rozprawa przeciwko Karolowi Montesquieu'owi. Proszę o oskarżonego o powstanie. Chciałbym przedstawić sytuację Francji, podczas kiedy mój klient żył. Jest to rzeczywistość, z którą Montesquieu nie mógł się pogodzić i krytykował. Rządy Louisa XVI były to rzędy absolutne. Władza skupiona była tylko i wyłącznie w rękach króla. Społeczeństwo w tamtym czasie było silnie rozwarstwione. Pomysł na uratowanie Francji to był jedyny ratunek na trójpodział władzy. Wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Wysoki sądzie, szanowny obu przysięgłych oraz wszyscy tutaj zgromadzeni. Oskarżam Montesquieu'a o bunt przeciwko obecnej władzy i królowi. Szerzenie herezji o wyższości trójpodziału władzy nad obecnym ustrojem. Jego myśli zawierają się w księgach, jakie nigdy nie powinny zostać napisane i wyciągnięte na światło dzienne. Poglądy, jakie wyznaje Montesquieu, są niedopuszczalne i sprzeczne z wolą króla, co uważam za zdradę i próbę wzniecenia buntu. Żądam kary pozbawienia wolności do lat 3. Sąd ponad radzie postanowił ogłosić wyrok. W imieniu współczesnego świata Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim uznaje Karola Montesquieu'a winnego destabilizacji politycznej Europy w XVIII wieku oraz podburzanie społeczeństwa do buntu. Za powyższe skazuje go na karę 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres lat 3. Za okoliczność łagodzącą uznając próbę obalenia tyranii. Cześć Grzegorz, co robisz? O, cześć Klaudia, właśnie robię zadanie z WOS-u, to zadanie, które mieliśmy zrobić tydzień temu. A, wiem które. Jak chcesz, mogę ci pomóc. Powiedz mi o korzyściach płynących z konstytucji. Nie mam zielonego pojęcia! To zacznijmy od innej strony. A jakie my, nastolatkowie, mamy korzyści z konstytucji? Coś czytałem na ten temat. Gdzieś to miałem. Mamy prawo do bezpłatnej nauki. Masz rację. Kiedyś, kiedy nie było konstytucji, nie mieliśmy takiej możliwości. Naprawdę? Naprawdę. Konstytucja to fajna sprawa. Mogę albo chodzić do szkoły za darmo, albo w ogóle do niej nie chodzić. Nie. To nie jest tak, jak myślisz. Masz obowiązek chodzić do szkoły do 18 roku życia. Co? Ej, Klaudia. Tydzień temu skończyłeś 18 lat. Masz teraz jakieś inne prawa? Oczywiście, mogę brać czynny udział w życiu państwa. Na przykład mam prawo do głosu w wyborach ogólnokrajowych. Wszystko fajnie, ale teraz jak tu zapisać? Naprawdę nie wiem. Masz wolność słowa, więc możesz napisać co chcesz. A, zapomniałam jeszcze o dyskryminacji. Na pewno do obowiązków należy poszanowanie praw innych ludzi, ich poglądów i tego, jacy są. Klaudia, nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Wiesz co? Konstytucja daje nam naprawdę wiele możliwości. Tak naprawdę konstytucja nie jest taka trudna. Chyba muszę ją przeczytać. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Thank you.
wszystko. Mogę zostać sam. To jest Aleja Konstytucji, a tu stał pomnik Konstytucji. Właśnie go rozebrano na czas remontu. Konstytucji nie wolno rozbierać, musi działać cały czas. Jestem wolny i mogę robić i chodzić gdzie chcę. Mam prawo wiedzieć, za co zostałam zatrzymana. A jeśli nie przedstawią mi zarzutów, muszą mnie wypuścić w ciągu 24 godzin. Do 16 roku życia nie musiałem pracować. Nikt mnie nie zmuszał do pracy. Moi rodzice mają prawo wychowywać mnie jak chcą, ale szanując moje prawo do wolności i moje własne wybory. Mam prawo myśleć i wierzyć w co chcę. Mam prawo uczyć się czego chcę i gdzie chcę, nie musząc za to płacić. Jako kobieta i mężczyzna jesteśmy równi. Mam prawo do informacji i do dzielenia się nimi. Nikt nie ma prawa czytać moich maili, poza osobami, do których je wysyłam. Nie możesz mi wejść do mieszkania. Nie możesz mnie pobić. Nie możesz mnie zabić. To daje mi konstytucję. To daje mi konstytucja. To daje mi konstytucja. Mów, to twoje prawo. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia każdemu wolność wypowiedzi. Oznacza to, że wszyscy mają prawo do wyrażania swoich poglądów. Jedną z najważniejszych wolności obywatelskich jest wolność wypowiedzi. Dla wszystkich z nas jest to sposób uzewnętrznienia swoich racji. Czym jest dla Was konstytucja? Konstytucja jest dla mnie gwarantem moich praw i jeżeli miałbym jakiś problem, mógłbym posługiwać się nią jako moją bronią. Ja konstytucji w codziennym życiu nie zauważam. Według mnie jest nieaktualna, powinna zostać napisana od nowa. Jest przestarzała. Według mnie należy ją zmienić. Przede wszystkim trzyma tak ludzi w ryzach i pokazuje, gdzie są dokładnie granice.
bo gdyby nie było dokładnie ustalonych granic, to by ludzie dużo przesadzali sami z siebie. Muszą być jakieś granice i no bez konstytucji ciężko by było funkcjonować. W moim życiu nie dostrzegam jej w sumie tak za bardzo, ponieważ jestem uczniem i nie zmienia konstytucja nic w tym, a bardziej prawa i obowiązki, które mam na co dzień. Dla mnie konstytucja jest jak grawitacja. Nie zauważam jej kompletnie w swoim życiu, wiem, że sobie gdzieś tam funkcjonuje i utrzymuje wszystko na swoim miejscu, ale ja tego nie widzę. Dla nas, młodych Polaków, konstytucja jest jak grawitacja. Utrzymuje się na swoim miejscu w normie, po prostu jest. Wszechobecna, niezależna, niezmienna. Ponad każdym innym prawem. Wiemy o tym, że istnieje, ale nie zwracamy uwagi na to w codziennym życiu. A może powinniśmy zastanowić się, jak nam, nastolatkom, konstytucja pomaga w utrzymaniu równowagi. Może w tym, co wydaje nam się oczywiste, monotonne, normalne, powinniśmy wpleść odrobinę szacunku, że jest to właśnie tak bezpieczne i pewne. Więc teraz, kiedy już wiesz, co konstytucja tak naprawdę znaczy, już odpowiedzieć sam przed sobą na bardzo ważne pytanie. Czym jest dla ciebie konstytucja?